Odrodzona po rozbiorach Polska wchodziła w dwudziestolecie międzywojenne z oczywistą potrzebą mocnego zaistnienia na arenie międzynarodowej. Wydobywające się z cywilizacyjnego zacofania państwo, swą tożsamość pragnęło wyrażać w dużym stopniu poprzez sztukę i kulturę. Służyły temu między innymi prezentacje na wystawach międzynarodowych i targach światowych. Poczynając od Międzynarodowej Wystawy Sztuk Dekoracyjnych i Nowoczesnego Przemysłu w Paryżu w 1925 roku, po zorganizowane pod hasłem Świat Jutra Targi Światowe w Nowym Jorku w roku 1939, oficjalne polskie pawilony niosły istotny przekaz o ówczesnej świadomości polskich architektów. Z jednej strony odwołując się do elementów sztuki ludowej jako składnika stylu narodowego, zaświadczały o odrębności polskiej kultury, o co szczególnie zabiegano w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Z drugiej dawały dowód świadomości aktualnych trendów i poszukiwań polskiej odmiany stylu międzynarodowego, mającej zaświadczać o głębokiej modernizacji młodego państwa. Podczas powszechnej wystawy krajowej PWK w Poznaniu w 1929 roku, po dekadzie od odzyskania niepodległości, Polakom i zagranicznym gościom zaprezentowano efekty skoku cywilizacyjno-kulturowego i gospodarczego II Rzeczypospolitej. Ekspozycja miała ugruntowywać wizerunek nowoczesnego, dynamicznie rozwijającego się państwa. Podobnie jak niewiele młodsze targi lewantyńskie, PWK była swoistym poligonem dla architektury przede wszystkim nowoczesnej. Jedną z wizytówek odrodzonej Polski była Gdynia. Port i miasto wzrastające w błyskawicznym tempie na krótkim odcinku polskiego wybrzeża Bałtyku. W podobny sposób, co Polska Gdynią, społeczność żydowska Eretz Izrael czasów mandatu brytyjskiego Palestyny już w latach 30. XX wieku chwaliła się Tel Awiwem, nowoczesnym i w dużym stopniu autonomicznym centrum. Pierwsze miasto hebrajskie wyrosło w ciągu zaledwie trzech dekad na wydmach nad Morzem Śródziemnym na północ od Jafy. Widoki budującego się i tętniącego życiem miasta chwytał w obiektyw swego aparatu przybyły do Tel Awiwu z Krakowa Zef Aleksandrowicz. Imigranci żydowscy z Polski osiadali w żydowskiej Palestynie szczególnie licznie od 1924 roku, tak zwana Alija Grabskiego. W latach 30. w Tel Awiwie otwierano oddziały polskich instytucji, takich jak Bank PKO, Biuro Podróży Orbis czy Polskie Linie Lotnicze LOT. W kinach grywano polskie filmy. Od swego zarania miasto miało pełnić funkcję latarni morskiej i bramy wjazdowej, witając w ziemi ojców kolejne fale żydowskich osadników, zwane alijami. Wyraziście uświadamiał to herb Tel Awiwu. Jego ojcowie założyciele postanowili nadać mu także rangę ważnego ośrodka wymiany handlowej. Jeden z nich, pierwszy burmistrz Tel Awiwu, Meir Dizengoff, twierdził: Tel Awiw jest miastem wystawienniczym samym w sobie, w najlepszym tego słowa znaczeniu, gdyż demonstruje siłę ludzkiej woli i zwycięstwo twórczego wysiłku. Organizowane od połowy lat 20. XX wieku targi w Tel Awiwie stały się w latach 30. miniaturą, modelowym miastem, edukacyjnym wzorem, epizodycznym spektaklem dobrego zarządzania, obfitości i dobrobytu, regionalnej równowagi i wolnego handlu między Wschodem a Zachodem, Starym i Nowym Światem, krajami macierzystymi i koloniami. Pierwsze edycje imprezy pod nazwą Wystawy i Targów Palestyny i Bliskiego Wschodu miały lokalny zasięg i charakter. Nie prezentowano towarów pochodzących spoza Palestyny. W 1929 roku, podczas czwartej z kolei wystawy,
Wciąż jeszcze nie pokazywano towarów konkurujących z wyrobami lokalnymi, za to po raz pierwszy odnotowano udział firm zagranicznych. Naczelnym architektem ówczesnych targów był Arieh El-Hanani, a wspomagał go urodzony i przez pewien czas aktywny we Lwowie Pinchas Hüt, były student Politechniki w Czerniowcach. Sukces wystawy z 1929 roku sprawił, że komitet organizacyjny postanowił nadać przyszłym targom charakter w pełni międzynarodowy. Zniesiono zastrzeżenie braku konkurencyjności wobec towarów lokalnych, a całej imprezie nadano nazwę Targów Lewantyńskich albo Bliskowschodnich. Targi otrzymały własne godło. Zaprojektował je Arieh El-Hanani. Był nim uskrzydlony wielbłąd, który stał się tematem dowcipów politycznych. Autor jednego z nich twierdził, że takie stworzenie z pewnością ułatwi emigrację do Palestyny. Pierwsze oficjalne targi lewantyńskie w Tel Awiwie zorganizowano w 1932 roku w dzielnicy Neve Sha'an, na terenie wzdłuż torów kolejowych do Jaffy i Jerozolimy. Zajęły powierzchnię 50 tysięcy metrów kwadratowych, dwa razy większą niż poprzednia impreza. Otwarte 7 kwietnia targi lewantyńskie trwały do końca tego miesiąca. W przemówieniu inauguracyjnym wysoki komisarz mandatu brytyjskiego Palestyny, generał Arthur Wauchel, podkreślił, że targi w udany sposób obrazują energię i przedsiębiorczość mieszkańców Tel Awiwu. Stwarzają też okazję zaprezentowania mieszkańcom Palestyny i przybyszom z zagranicy potencjału rozwojowego lokalnego handlu i przemysłu. Modernistyczne budynki instytucji i organizacji żydowskich nawiązywały do skrajnych nurtów awangardowych. Z konstruktywizmem kojarzono pawilon Tel Awiwu, przypominający formą pomnik III międzynarodówki Władimira Tatlina oraz zespół pawilonów Żydowskiej Federacji Pracy Histadrut. Inne pawilony, które rozpoznajemy w kronice filmowej z początku targów, nawiązywały do nurtów narodowych, historyzujących oraz różnych wernakularyzmów. Niejednokrotnie stosowano przy tym formy, ornament czy typografię w stylu Art Deco. W niektórych dostrzegano formuły redukcyjnego klasycyzmu, a nawet starożytności przedklasycznej. I tak pawilon Palestine Potash Ltd. przybrał formę mastaby. W 1932 roku wiele pawilonów targowych miało nowoczesną, pudełkową formę i płaskie dachy. Tak było choćby w przypadku pawilonu brytyjskiego, rumuńskiego czy radzieckiego. Różniły się one zasadniczo od pawilonu polskiego, wzniesionego w stylu zakopiańskim, nawiązującym do sztuki górali podhalańskich. Zespół pawilonów Żydowskiej Federacji Pracy Histadrut zaprojektował Arieh Sharon, pochodzący z Jarosławia, absolwent Bauhausu. Jego propozycja była otwarta, lekka, tania, modułowa, łatwa do demontażu i ponownego montażu, a przede wszystkim eliminująca rozbieżności między projektowaniem zewnętrznym i wewnętrznym. Pawilon polski na targach lewantyńskich w 1932 roku miał kształt chaty w stylu zakopiańskim o powierzchni 200 metrów kwadratowych. Został usytuowany, jak zachwalał jego komisarz, w najruchliwszym miejscu targów, w drodze do Lunaparku. Jego pomysłodawcy nie liczyli się z lokalnym południowym klimatem, specyfiką miejsca czy świeżymi trendami w architekturze.
Za to wyraziście powiązali narodową tożsamość z kulturą ludową, symbolizowaną przez góralszczyznę, co najmniej od czasów wystawy paryskiej w 1925 roku. W fasadzie ponad kolumnowym gankiem wznosił się potężny tympanon z zakopiańskim motywem wschodzącego słońca. Ponad połówką tarczy słonecznej umieszczono godło Polski, a pomiędzy promienie wpisano litery składające się na inskrypcję Polski Pawilon, wykonaną w stylu Art Deco. Wśród oszczędnych w formie modernistycznych budynków góralska chata z pewnością się wyróżniała. Przede wszystkim wybijającym ku górze namiotowym dachem. Pawilon Polski odwiedził podczas targów w 1932 roku Kazimierz Kurnikowski, konsul generalny RP w Jerozolimie. Za organizację pawilonu odpowiadała wówczas Polsko-Palestyńska Izba Handlowa, która swą działalność prowadziła ze wsparciem i pomocą polskiego rządu, a także Agencji Żydowskiej w Jerozolimie. Kilka miesięcy po zakończeniu targów, we wrześniu 1932 roku, Izba wydała pierwszy numer periodyku Palestyna i Bliski Wschód, w którym szeroko opisała między innymi polską aktywność na targach lewantyńskich. W 1932 roku wzięło w nich udział ponad 40 firm z Polski, reprezentujących 30 gałęzi przemysłu. Targowe złote medale przyznano spółce Bracia Konopaccy Przemysł Drzewny i Fabryka Dykt w Mostach oraz Polsko-Palestyńskiej Izbie Handlowej za należytą organizację Pawilonu Polskiego. W 1934 roku, gdy Tel Awiw obchodził 25. urodziny, zorganizowano drugą imprezę wystawienniczą pod oficjalną nazwą Targów Lewantyńskich. Wobec sukcesu targów poprzednich, brytyjskie władze mandatowe zgodziły się na wzniesienie stałej infrastruktury targowej. Miała ona zająć teren o powierzchni około 100 tysięcy metrów kwadratowych na północno-zachodnich rubieżach miasta, na półwyspie ograniczonym rzeką Jarkon i wybrzeżem Morza Śródziemnego w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu sportowego. Głównym celem targów, zorganizowanych tym razem na dużą skalę, było zacieśnienie stosunków gospodarczych i handlowych społeczności międzynarodowej z Bliskim Wschodem, zwłaszcza z ludnością żydowską w mandacie Palestyny. Do Tel Awiwu podróżowano morzem, lądem i powietrzem. Z Polski targowi goście przybywali nad Jarkon na pokładzie statków Polonia i Kościuszko. Oba parowce należące do spółki Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe GAL obsługiwały linię palestyńską na trasie Konstanca w Rumunii, Jaffa i Tel Awiw. Plan ogólny targów lewantyńskich 1934 roku opracował urbanista i architekt Richard Kaufmann, który przybył do Palestyny w 1920 roku po studiach w uczelniach niemieckich. Budynki i pawilony targowe planista zgrupował wokół publicznych placów i innych otwartych przestrzeni w 5 sekcjach. Palestyńskiej A, brytyjskiej i imperialnej B, zagranicznej i Bliskiego Wschodu C, Luna Parku D i stadionu Makabejskiego E. Dominującą pozycję na planie zajmował pawilon przemysłu palestyńskiego projektu samego Kaufmana. Bryła budynku, udekorowanego herbem Tel Awiwu, zgodnie z aktualnymi tendencjami, przypominała gigantyczny transatlantyk, a wieża dominowała nad całym terenem wystawienniczym. Pawilon znajdował się na końcu głównej alei dojazdowej targów i stanowił tło dla centralnego placu targowego. Na placu ustawiono dwukondygnacyjny betonowy posąg robotnika hebrajskiego, zaprojektowany przez Ariecha El-Hananiego, tak samo jak uskrzydlony wielbłąd, który górował ponad bramą wjazdową. Biuro techniczne targów, którym kierowali Ariech El-Hanani i Willy Welch, zlecało projektowanie pawilonów targowych utalentowanym architektom lokalnym. W swych pracach zaszczepiali oni najnowsze zdobycze europejskiego modernizmu, przystosowując je do wymagań lokalnego klimatu. Do grupy tej należeli Genia Averbuch, Shlomo Ginzburg i Elza Gidoni Mandelsztam,
którzy wspólnie zaprojektowali słynną Café Galina. Grono aktywnych na targach wschodzących gwiazd modernistycznej architektury Tel Awiwu uzupełniali m.in. Józef Neufeld i Ariech Sharon. Ten ostatni przystosował zaprojektowany w 1932 roku zespół pawilonów Żydowskiej Federacji Pracy Histadrut do nowych warunków przestrzennych. Również pawilon Tel Awiwu nawiązywał kształtem do swego poprzednika z 1932 roku. Za symbol modernizacji nie tylko w architekturze, ale też w przestrzeni społecznej może uchodzić pawilon Kobieta i Dom. Nie może dziwić, że wśród budynków pozapalestyńskich wyróżniał się pawilon brytyjski, usytuowany przy brytyjskim Placu Imperialnym. Z kolei dominującym obiektem sekcji zagranicznej i bliskowschodniej był żelbetowy generalny pawilon zagraniczny o powierzchni 3000 m2, największy z budynków targowych, zlokalizowany naprzeciwko pawilonów polskich. Zamykał on plac dojazdowy przed wejściem głównym. Wśród rozmieszczonych w okolicach placu pawilonów zagranicznych na uwagę w odniesieniu do formy, detalu i skali zasługiwały oprócz pawilonów polskich pawilony Belgii, Libanu, Rumunii czy Bułgarii. Trzy pawilony polskie zajmowały wraz z 4 kioskami imponującą powierzchnię 1100 m2, więc ponad 5-krotnie większą od pawilonu zakopiańskiego sprzed 2 lat. Miały jak najbardziej funkcjonalistyczne oblicze, płaski dach, prostopadłościenną bryłę i wyraziście uwydatnioną horyzontalność. Pawilon główny, państwowy, wykonany z żelbetonu i przeznaczony na pomieszczenie kolejnych wystaw podczas kolejnych edycji imprezy, zaprojektował naczelny architekt Targów Lewantyńskich Ariech El-Hanani. W budynku mieściła się wystawa wzorów i prób Państwowego Instytutu Eksportowego, stoiska Polskiej Kasy Oszczędności, Urzędu Morskiego w Gdyni, Rady Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku, Ligi Polskiej i Kolonialnej, Linii Gdynia-Ameryka, Kompanii Handlu Zamorskiego i Polsko-Palestyńskiej Izby Handlowej. Forma pawilonu państwowego i obu pawilonów tymczasowych była na tyle wyrazista i nowoczesna, że pojawiały się one wśród innych wybranych budynków targowych na propagandowych fotomontażach autorstwa Mojżesza Worobiejczyka, Moshe Raviva. Jak pisano, całość wystawy polskiej, bogato udekorowana flagami i emblematami państwowymi, robiła duże wrażenie i ściągała dziesiątki tysięcy zwiedzających. Do propagandowego sukcesu przyczynił się specjalny targowy numer czasopisma Palestyna i Bliski Wschód, który zawierał teksty w języku polskim, hebrajskim, angielskim i francuskim. Władysław Lichtenstein był architektem i projektantem wnętrz, który wiedzę oraz zawodowe doświadczenie zdobywał w Berlinie i Paryżu. Przez większość swej aktywności twórczej był związany z Łodzią. Przy Alei Kościuszki 27, a następnie przy ulicy Piotrkowskiej 78 prowadził firmę Władysław Lichtenstein Architektura Wnętrz. Zakres jej działalności obejmował m.in. projekty przebudowy i urządzeń magazynów, kin, mieszkań, cukierni, aranżacje witryn sklepowych, wystroje wnętrz ekskluzywnych kawiarni i dancingów nie tylko w Łodzi, lecz także w stołecznej Warszawie. W projektach związanych z reklamą wielokrotnie wykorzystywał wizualne symbole wielkiego miasta, czyli neony. Jedną z jego najbardziej udanych realizacji tego typu była modernistyczna witryna warszawskiego sklepu cukierniczego firmy Suchard S.A. przy ulicy Marszałkowskiej 111 z 1936 roku. Lichtenstein z dużym powodzeniem zajmował się projektowaniem przestrzeni wystawienniczych. Był autorem stoisk kilkunastu firm na powszechnej wystawie krajowej w Poznaniu w 1929 roku, która podsumowała dorobek cywilizacyjny odrodzonego państwa polskiego. Gdy członkowie zarządu Polsko-Palestyńskiej Izby Handlowej odpowiedzialni za przygotowanie wystawy polskiej na targach lewantyńskich w 1934 roku
Zaproponowali Władysławowi Lichtensteinowi jej zaprojektowanie, łódzki architekt miał już na swoim koncie znaczące osiągnięcia. Władysław Lichtenstein zaprojektował oba pawilony tymczasowe, pawilon przemysłu polskiego oraz pawilon łódzki. Ich lekkie konstrukcje oparte na drewnianym szkielecie wzniesiono w błyskawicznym tempie z elementów dostarczonych z Polski. Swoim kształtem, wieżowymi fasadami oraz okrętowymi wyobleniami elewacji tylnych kontrapunktowały prostopadłościenną bryłę pawilonu centralnego. Proces budowy pawilonów polskich sfotografował Zew Aleksandrowicz. Lichtenstein odpowiedzialny był również za wystrój wnętrz całej wystawy polskiej, także pawilonów i kiosków. Wysiłki łódzkiego projektanta zostały docenione przez jury konkursowe targów, nagrodzono go za pawilon łódzki, a także za całość wystawy polskiej. Pokłosiem sukcesu na targach lewantyńskich w 1934 roku i owocnej współpracy Władysława Lichtensteina z Polsko-Palestyńską Izbą Handlową było zaproszenie architekta do zaprojektowania pawilonu sekcji palestyńskiej na Międzynarodowych Targach Poznańskich w 1935 roku. Kilkanaście dni przed otwarciem kolejnych targów lewantyńskich, zaplanowanym na 30 kwietnia 1936 roku, w Palestynie wybuchło powstanie arabskie. Przeciw krwawym zajściom protestowali także Żydzi poza Palestyną. Rozruchom towarzyszył strajk arabskich robotników w porcie Jaffa, który przez pewien czas uniemożliwiał rozładunek statków z eksponatami przeznaczonymi na targi. Wobec tego władze Tel Awiwu postanowiły zbudować własny port. Autorzy folderu reklamowego linii palestyńskiej zachęcali do podróżowania do Tel Awiwu. Obowiązkiem każdego myślącego o przyszłości kupca i przemysłowca jest wyjazd na targi lewantyńskie. W odwrotnym kierunku, z Tel Awiwu do Polski, na ponad rok przed imprezą miał udać się Shlomo Jaffe, pochodzący z Grodna, dyrektor targów lewantyńskich. Jego celem były między innymi Międzynarodowe Targi Poznańskie i port w Gdyni. Jaffe miał także zorientować się co do możliwości udziału Palestyny w imprezach targowych w Polsce. W uroczystym otwarciu targów w 1936 roku ponownie uczestniczyli najwyżsi dostojnicy na czele z wysokim komisarzem Palestyny Arturem Wolczopem oraz burmistrzem Meirem Dizengoffem. Ten ostatni podkreślał, że targi stały się poważnym bodźcem dla rozwoju gospodarki palestyńskiej i przyczyniły się do wzrostu ruchu imigracyjnego. W krótkim fragmencie kroniki filmowej z otwarcia imprezy pawilon polski dostrzegamy dwukrotnie. Potwierdza to jego doskonałą lokalizację przy centralnym placu targowym. Polski udział w kolejnych już targach lewantyńskich miał doniosłe znaczenie. Leon Levite, prezes Polsko-Palestyńskiej Izby Handlowej, tuż przed otwarciem targów twierdził, że nici gospodarcze, jakie snują się między Polską a Palestyną, której połowa ludności żydowskiej pochodzi z Polski, zostaną przez targi lewantyńskie silniej zadzierzgnięte. Dodawał, że nowa polska wystawa będzie miała charakter wybitnie handlowy, w odróżnieniu od wystawy z 1934 roku, której wyznaczono głównie cele propagandowe. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy było między innymi zmniejszenie targowej powierzchni wystawy polskiej
którą zaaranżowano już tylko w jednym pawilonie stałym. Musiał on pomieścić zarówno instytucje państwowe, jak i przedsiębiorstwa prywatne, na przykład Gdynia Ameryka Linie Żeglugowe czy firmy reprezentujące przemysł łódzki. Na miejscu obu polskich pawilonów tymczasowych, rozebranych po targach w 1934 roku, stanął dwa lata później pawilon turecki. Stały pawilon polski został przebudowany w stosunku do tego z 1934 roku, zyskując nieco większą powierzchnię w części frontowej. Współautorem projektu był inżynier Hejman Zabłudowski. Przearanżowana fasada z napisem Polska i datą targów 1936 wykorzystywała w mniejszy sposób powierzchnie szklane, skoncentrowane teraz wokół wejścia i nieco wystające przed lico ściany. Na bocznej elewacji widniało trójjęzyczne oznaczenie narodowe pawilonu, angielskie, arabskie i hebrajskie, w sąsiedztwie polskiego orła. Zarówno typografia, jak i symbol państwa miały wyrafinowaną, nowoczesną formę. Współkomisarzami wystawy polskiej na targach lewantyńskich w 1936 roku byli wspomniany Hejman Zabłudowski oraz Artur Anker, wiceprezes Polsko-Palestyńskiej Izby Handlowej. Za wystrój wystawy odpowiadał Maksymilian Eljowicz, malarz i prezes Związku Żydowskich Artystów Plastyków, znany także ze swej działalności na polu dekoracji wnętrz i witryn sklepowych. Prezentację Polski na targach dopełniała wystawa książki polskiej zrealizowana przez Towarzystwo dla Międzynarodowego Handlu Książką Polską Awangarda. W specjalnym kiosku pokazano dorobek 20 oficyn wydawniczych. Osobny dział tej ekspozycji poświęcono marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w pierwszą rocznicę jego śmierci. W wyniku napięć politycznych zaraz po zakończeniu targów tereny targowe gwałtownie zmieniały swe oblicze. W bezpośrednim ich sąsiedztwie powstawał port, który potrzebował zaplecza magazynowego. Ocalałą część wyposażenia żydowskich fabryk i warsztatów zniszczonych w pobliskiej Jafie podczas buntu arabskiego przeniesiono do ogromnych, pustych, nowoczesnych pawilonów potargowych. Z biegiem lat zapomniano o pierwotnym przeznaczeniu budynków. Wiele z nich zostało zburzonych, w innych, mocno zaniedbanych, dokonano daleko idących przekształceń. Cały teren zyskał funkcję komercyjno-rekreacyjną. Obecnie Urząd Konserwatorski miasta Tel Awiw-Jaffa nadzoruje pracę nad rewitalizacją terenów targowych i choćby częściowym przywróceniem im dawnej świetności.